Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu, a dziś rozpoczynamy nowy cykl o nazwie Taka Historia. Będę w nim opowiadał, relacjonował niezwykłe historie, śmieszne historie, wzruszające historie, które gdzieś przeczytałem, które gdzieś zobaczyłem, które gdzieś zasłyszałem. Być może Wy macie jakieś fajne historie i proszę Was, podrzucajcie mi takie, które Waszym zdaniem powinny się pojawić właśnie u mnie na kanale. Nie muszą, albo nawet nie chciałbym, aby one były związane z wojną. Pierwsza z nich jest, ja nie chciałbym, aby to była taka kopia War Stories z cyklu prowadzonego przez Jack Fraxa. Pierwsza z nich jest związana z wojną, ponieważ to właśnie ta historia utkwiła mi w głowie od kilku tygodni. To właśnie ta historia mnie skłoniła do przygotowania tego pierwszego odcinka. Jest to historia, którą usłyszałem w radiu między świętami a Nowym Rokiem. Była ona opowiadana przez samego jej bohatera, pana Kazimierza Piechowskiego, który był autorem planu i jednym z uczestników najbardziej spektakularnej ucieczki z Auschwitz-Birkenau, udanej ucieczki z Auschwitz-Birkenau. Jest to historia tak niesamowita, że aż trudno w nią uwierzyć. Naprawdę, gdyby relacjonował to ktoś inny niż sam autor planu i sam uczestnik, to ciężko by było w tą historię uwierzyć, ponieważ jest to coś jak z hollywoodzkiego filmu przynajmniej. Może ten odcinek będzie troszkę dłuższy, ponieważ historia jest dość długa, ale polecam zostać do samego końca, ponieważ, tak jak mówię, jest ona niezwykła. Na pewno nie przedstawię jej tak dobrze jak pan Kazimierz i polecam albo odnaleźć ten wywiad, był w Polskim Radiu program trzeci, albo odnaleźć sobie na YouTubie, być może link wrzucę, do filmu, który chyba BBC przygotowało właśnie na temat tej historii. Tam pan Kazimierz właśnie tą historię opowiada, pewnie zrobi to coraz lepiej ode mnie, niemniej jednak ja się tego podejmę, żeby właśnie Was tą historią zaciekawić. Rozpoczyna się ona 3 października 1919 roku w Rajkowach, gdzie pan Kazimierz przychodzi na świat. W wieku lat kilku czy kilkunastu wstępuje do harcerstwa, tak jak pewnie większość chłopców w tamtych czasach, co okazuje się niedługo później dużym problemem. Po wybuchu II wojny w 1939 roku, pan Kazimierz ma już wtedy 20 lat, wraz z kolegą Alfonsem Kiprowskim niestety muszą uciekać ze swojej miejscowości, ponieważ Niemcy pierwsze co zrobili po inwazji na Polskę, zresztą na każdy inny kraj, to likwidowali wszystkie jednostki, wszystkie organizacje, które mogły im w jakikolwiek sposób zagrozić. Ponieważ harcerstwo było organizacją paramilitarną, to z automatu tworzyła podziemny ruch oporu, czy też bezpośrednio jej członkowie wstępowali do armii, więc Niemcy, chcąc jakby zdusić to w zalążku, zabijali wszystkich harcerzy bez wyjątku. Pan Kazimierz razem ze swoim kolegą Alfonsem próbują uciec do Węgier. Plan jest taki, aby stamtąd przedostać się do Francji. Wtedy już we Francji tworzone było wojsko polskie, pierwsze polskie oddziały poza granicami kraju, ale niestety zostają schwytani przez niemiecki patrol w pobliżu granicy, zostają aresztowani i osadzeni w areszcie w Baligrodzie. Tam są torturowani, potem przewożeni kolejno do więzienia w Sanoku, do więzienia przy Montelupich w Krakowie, które nomen omen pan Kazimierz wspomina jako chyba najcięższe, a kończą w Nowym Wiśniczu. Tam pozostają do 20 czerwca 1940 roku, kiedy to zostają przewiezieni do niemieckiego obozu, wtedy jeszcze nie wiedzieli, ale jak się okazało koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wraz z drugim, uwaga, z drugim transportem więźniów od czasu utworzenia tego obozu. Pan Kazimierz otrzymuje numer obozowy 918, więc był w pierwszym 1000 ludzi, którzy zostali osadzeni w Auschwitz-Birkenau i jak sam pan Kazimierz wspomina, wtedy praktycznie obóz był w budowie i oni właśnie rozpoczęli pracę przy budowie obozu. Była to katorżnicza praca. Pan Kazimierz w bardzo taki wzruszający sposób albo przejmujący sposób opowiada o tym, jak ciężko było przeżyć każdy kolejny dzień w obozie. I właśnie nie ze względu na tą eksterminację, która zaczęła się później, tylko ze względu na to, jak ciężko musieli pracować, praktycznie racje żywnościowe były minimalne i przeżywali tylko ci, którzy mieli na tyle w sobie zaparcia i mieli na tyle inteligencji też, aby wiedzieć, jak właśnie rozkładać siły, kiedy pracować, kiedy nie pracować, kiedy można udawać, że się pracuje, żeby przeżyć ten kolejny dzień, żeby wytrzymać ten kolejny dzień. Pan Kazimierz wspominał, że właśnie dzięki harcerstwu i dzięki temu, że był bardzo aktywnym, był dość silnym człowiekiem, ale już po kilku miesiącach opadł praktycznie całkowicie z sił i wspominał, że to był bardzo ciężki czas i wiele osób nie wytrzymywało tego i umierali ludzie masowo, zresztą tak jak pewnie wiecie z historii. Po tym jak obóz został już zbudowany i cała ta machina wielka zagłady ruszyła, pracował on w jednej z najgorszych prac, pracował przy eksterminacji. Wywoził trupy, po prostu wywoził rozstrzelanych więźniów, komory gazowe jeszcze nie były tak efektywne albo nie były na tyle dobrze przygotowane, aby tych więźniów, których tam zwożono, eliminować w bardzo dużych ilościach, więc na początku ludzie byli rozstrzeliwani, a on wywoził zwłoki tych ludzi, co wspomina jako najgorszy czas oczywiście w swoim życiu. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, nie chcę sobie nawet tego wyobrażać, ale z każdym dniem było coraz ciężej. I nie tylko właśnie ze względu na to obciążenie fizyczne, tylko bardziej nawet ze względu na to obciążenie psychiczne. Kiedy był już tak naprawdę na granicy, o czym sam pan Kazimierz wspomina w tym wywiadzie, szczęśliwym zbiegiem okoliczności został on przydzielony do pracy w magazynie, a to też dzięki temu, że perfekcyjnie znał on język niemiecki, co jak potem się okazuje bardzo przyda się i uratuje mu życie. Został on przydzielony do pracy w magazynie, został on także takim pomocnikiem, można powiedzieć, albo tłumaczem, albo kimś pomiędzy jednym z oficerów niemieckich, a resztą osadzonych więźniów. Niemcy dostrzegli w nim ten talent, albo wiedzieli, że mogą go wykorzystać, właśnie tą świetną znajomość języka niemieckiego i mógł on liczyć na, powiedzmy, troszkę ulgowe traktowanie. Pracował przede wszystkim w budynku, nie pracował na zewnątrz, więc i ta praca w magazynie była o wiele lżejsza, więc miał więcej czasu na myślenie, więcej czasu na takie realne rozpatrywanie, czy jest jakakolwiek szansa na to, aby przeżyć ten obóz. Oni od pierwszego dnia, tak jak wspominał, nie mieli żadnej wątpliwości, że to nie jest obóz pracy, że to nie jest obóz jeniecki, tylko to jest obóz koncentracyjny, który jest stworzony tylko do tego, aby eksterminować, aby eliminować po prostu zbędnych, jak się hitlerowcom wydawało, ludzi. W tym magazynie zaprzyjaźnił się z ukraińskim mechanikiem, panem Eugeniuszem Benderą i to właśnie pan Eugeniusz, jak się później okaże, był jakby głównym sprawcą, głównym motorem napędowym w ogóle myślenia o planie jakiejkolwiek ucieczki. Pan Kazimierz wspomina, że wiele razy o tym się rozmawiało, ale nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że ucieczka jest możliwa. Obóz był zbudowany w ten sposób, że ten obóz koncentracyjny, w którym przebywali więźniowie, był jakby taką wewnętrzną częścią samego Auschwitz. Poza tą częścią wewnętrzną było jeszcze taki zewnętrzny łańcuch, w którym przebywali żołnierze, oficerowie, tam były właśnie magazyny, tam była część, powiedzmy, taka zaopatrzeniowa, nie tylko obozu, ale całej armii niemieckiej, a w zasadzie SS, które było odpowiedzialne za właśnie utrzymanie tego obozu. Więc samo wydostanie się z tego jakby wewnętrznego kręgu do zewnętrznego było prawie niemożliwe, a wyjście z obozu, nikt o tym nie myślał. Pewnie nie jeden próbował wcześniej, ale były jakieś takie desperackie próby typu biegnę w kierunku wyjścia, ludzie ginęli, zresztą pan Kazimierz wspomina, że też niektórzy robili to specjalnie, nie mogąc wytrzymać trudów obozu, po prostu rzucali się na druty i byli automatycznie rozstrzeliwani. Pan Kazimierz nie chciał podzielić ich losu. No i moment taki kulminacyjny, czy moment przełomowy następuje, gdy Eugeniusz Bendera, czyli ten mechanik, ten przyjaciel pana Kazimierza, dowiaduje się od swoich kolegów, którzy pracowali gdzieś w biurach obozu, że jest on na liście do eksterminacji. I pan Eugeniusz przychodzi do pana Kazimierza i prosi go, wiedząc, że pan Kazimierz był bardzo inteligentnym człowiekiem, żeby przychodzi z pytaniem: czy, Kaziu, ty myślisz, że możliwa jest ucieczka z tego obozu? Pan Kazimierz wspomina, że popatrzył na Eugeniusza jak na wariata. Powiedział: nie ma takiej możliwości, nie ma możliwości ucieczki. Pan Eugeniusz zaczął go błagać. Mówił: ja i tak zginę, nie ma dla mnie wyjścia, muszę próbować. No i pan Kazimierz zaczął analizować pewne rzeczy. Jak to jest możliwe, czy to w ogóle jest możliwe, jakby ten plan ułożyć. Z dnia na dzień rozpatrywał różne za i przeciw, różne opcje. Pan Eugeniusz zyskał trochę czasu dzięki temu, że był bardzo dobrym mechanikiem samochodowym i dostał do naprawy jedną z limuzyn jednego z oficerów SS. No i ten oficer jakby trzymał go przy życiu, powiedział, że on nie zostanie zabity, znaczy nie powiedział tego Eugeniuszowi, tylko zwierzchnikom, że nie zostanie pan Eugeniusz zabity tak długo, jak ta limuzyna nie będzie naprawiona. Więc on z tą naprawą, powiedzmy, że się nie śpieszył. Pan Kazimierz w międzyczasie opracowuje plan i pomysł na to, w jaki sposób uciec, wpada mu do głowy podczas rozładunku koksu z wagonów. Koks był zwożony pociągami, no i on został wyznaczony do rozładowywania tego koksu. Koks ładowali na taczki, a potem taczkami zawozili do takiego podziemnego bunkra, w którym ten koks był, czy magazynu, w którym ten koks był zbierany. On, pracując w tym magazynie koksu, zauważył, że pod ziemiami tego magazynu z koksem można przedostać się do magazynów, w których on pracował. Na początku on pracował tylko na parterze tych magazynów i nie miał dostępu do górnego piętra, ale pewnego dnia prześliznął się właśnie na górę i zobaczył, że w magazynie na pierwszym piętrze jest pokój, w którym trzymane są mundury, trzymana jest broń, trzymana jest amunicja, trzymane jest wszystko to, co potrzebne by im było do ucieczki, jeżeli zdecydowaliby się na taki numer, aby przebrać się za żołnierzy SS. To był plan pana Kazimierza. Jedyna szansa na to, aby wydostać się z obozu, to jest wydostać się z niego jako żołnierze SS. Innej opcji nie ma. To zostało postanowione. Zaczęli kombinować, jak też do tego doprowadzić, jak włamać się do tego magazynu, jak uzyskać te mundury. Żeby wydostać się z tej wewnętrznej części obozu do tego zewnętrznego kręgu, trzeba było mieć zezwolenie, a zezwolenia dostawały tylko tak zwane Rollwagenkommando, czyli to były takie, czy Arbeitskommando, o nich też wspominał, to są takie kilkuosobowe do kilkunastu osób zespoły, które były odpowiedzialne za wykonanie jakiegoś zadania na zewnątrz, znaczy w tej zewnętrznej części obozu. On wymyślił, że im mniejszy zespół będzie, tym lepszy. Najmniejsze możliwe zespoły to były czteroosobowe Rollwagenkommando, to były cztery osoby, które ciągnęły lub pchały taki wóz, na którym było coś tam załadowane. Jedyny problem był w tym, że każde Rollwagenkommando czy każde Arbeitskommando było zgłaszane i było awizowane w takiej księdze, więc każdy, kto przekraczał tą bramę, był sprawdzany, czy jest w księdze, czy jest wpisany jego numer, czy jest wpisane jego nazwisko, czy on należy do tego Rollwagenkommando albo Arbeitskommando. Jeżeli tak, to był przepuszczany. Drugi problem był taki, że powtarzane mieli codziennie na apelu. Jeżeli ktokolwiek z Arbeitskommando albo Rollwagenkommando ucieknie, za każdą osobę 10 zostanie zabitych, 10 zostanie rozstrzelanych. Pan Kazimierz wpadł na prosty, aczkolwiek genialny pomysł. Jeżeli stworzą fikcyjne Rollwagenkommando, które nie będzie wpisane, czyli po prostu znajdą sobie jakiś wóz i spróbują nim wyjechać, nikt nie zostanie za nich zabity, jeżeli nawet uciekną, ponieważ nikogo nie będzie w ich Rollwagenkommando czy Arbeitskommando. Poza tym inni więźniowie, którzy też to relacjonowali, mówili, że nikt naprawdę, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nie miałby im za złe tego. Ci ludzie i tak tam byli skazani na śmierć i każda osoba, która by tego uniknęła, była dla wszystkich na wagę złota, więc też mi się tak wydaje, że z punktu widzenia innych osób ich ucieczka mogła być tylko czymś dobrym. A więc decyzja zapadła. Trzeba było tylko dopracować szczegóły i zadbać o każdy drobny element planu. Postanowili, że uciekną w sobotę. Dlaczego w sobotę? W sobotę pracowało się tylko do godziny 12, a od godziny 16 wszyscy żołnierze, prawie wszyscy, większość i na pewno wszyscy oficerowie wyjeżdżali do swoich domów na weekend. Zostawali tylko nieliczni strażnicy i praktycznie ten cały zewnętrzny krąg, powiedzmy, obozu był bardzo słabo pilnowany, magazyny były pozamykane, nikogo nie było w tych magazynach. Problem był tylko z dostaniem się do magazynów. Żeby dostać się do magazynów, tak jak mówiłem, mieli użyć tych podziemnych tuneli od składu koksu, ale żeby dostać się do składu koksu, pan Kazimierz musiał wyciągnąć jedną śrubę, która mocowała włas, tak żeby mogli ten włas potem od zewnątrz otworzyć. To też zrobił w dzień ucieczki. a żeby stworzyć to czteroosobowe Rollwagenkommando, musieli dobrać jeszcze dwie osoby i dobrali sobie Stanisława Jastera, który był porucznikiem AK, oraz Józefa Lemparta, który był księdzem osadzonym w Auschwitz. Mieli czteroosobowy skład, byli to tylko zaufani ludzie, tylko oni o tym planie wiedzieli, wiedzieli dobrze, że nie mogą się planem z nikim podzielić. Zapadła decyzja, przyszedł dzień, godzina 0, 20 czerwca 1942 roku. Biorą wóz, podchodzą do bramy jako fałszywe Rollwagenkommando i mieli na tyle szczęścia, że przeszli kontrolę przy bramie Arbeit Macht Frei, to jest ta słynna brama, to jest jedyna brama, którą można było wyjść. Ta, pewnie z historii wiecie, fałszywa obietnica. Jeżeli będzie ciężko pracować, wyjdziecie stąd żywi. Oni wychodzą przez tą bramę, nie są sprawdzeni w księdze rejestru i to było ogromne szczęście. To był jedyny tak naprawdę niedopracowany element tego planu, tak jak pan Kazimierz wspomina. Ale udaje im się przez bramę przejść. Kilka skrętów lewo-prawo, uliczkami. Kiedy widzą, że nie są obserwowani, zostawiają wóz. Biegną szybko do tego włazu od składu koksu. Otwierają właz nie bez trudu. Pan Kazimierz wspomina, że myśleli, że już się go nie uda otworzyć, ale go otwierają. Jeden z nich, pan Stanisław, zostaje na czatach. Dwójka wbiega do magazynu, potem pan Stanisław za nimi wskakuje, zamyka właz od wewnątrz, a w międzyczasie pan Eugeniusz biegnie do magazynu, w którym jest naprawiony już przez niego samochód. Był to samochód marki Steyr, taki typowy niemiecki samochód oficerski. On ma czekać na znak od reszty ekipy, kiedy oni właśnie wyniosą z magazynu, przebiorą się już za SS-manów, wyniosą z magazynu sprzęt, aby mogli razem uciec. Przedostają się podziemnym tunelem do magazynu, przebierają się w mundury SS. Pan Kazimierz, ponieważ znał biegle niemiecki, ubrał mundur oficera. Oni pozostali zwykłych żołnierzy SS. Wychodzą pod drzwi magazynu, otwierają je i ku ich zdziwieniu i przestraszeniu podjeżdża samochód, ale nie jest to samochód z panem Eugeniuszem, tylko jest to samochód z żołnierzami SS, prawdziwymi Niemcami. Oni zamykają się z powrotem w magazynie i jest chwila grozy. Mają broń i nie wiedzą, co zrobić. Dyskutują, czy podjąć walkę, czy nie podejmować walki, w razie czego. Wcześniej ustalili, że jeżeli nie uda im się uciec z obozu, popełnią samobójstwo, po prostu zabiją się, ponieważ nie widzą innego wyjścia w takiej sytuacji. Na szczęście Niemcy odjeżdżają, chwilę odczekują, wołają, dają znak panu Eugeniuszowi, pan Eugeniusz podjeżdża już tą limuzyną, przebiera się w mundur żołnierza SS, siada za kierownicą, z boku siada pan Kazimierz jako oficer SS, z tyłu siadają dwaj pozostali. Ruszają zewnętrznym kręgiem w stronę finalnego wejścia, w stronę finalnego tak naprawdę szlabanu, tam już nie było bramy, był tylko szlaban. Pan Kazimierz wspomina, że jadąc po drodze mijają niemieckich żołnierzy, którzy widząc oficerski samochód i oficera, stają na baczność, podnoszą rękę, krzyczą Heil Hitler i wspomina, że już wtedy poczuli ogromną satysfakcję, już wtedy poczuli się nieco wolni i mówił, że nawet trochę ich to śmieszyło, że ci Niemcy, którzy uważali się za bogów w tamtym czasie, a ich czy wszystkich osadzonych uważali za zwierzęta, za niezdolnych do myślenia ani kombinowania, nigdy Niemcom by nie przyszło to przez myśl, że ktoś może taki numer zrobić i taki plan ucieczki ułożyć, a stawali przed nimi i salutowali im. Podjeżdżają do tego szlabanu, 100 metrów, szlaban opuszczony. Pan Kazimierz był pewien, że gdy zobaczył oficerski samochód, automatycznie podniósł szlaban, o nic nie będą pytać. 50 metrów, szlaban opuszczony. Pan Eugeniusz specjalnie zwolnił, jechał tak wolno jak się dało, żeby oni zdążyli ten szlaban podnieść, ale niestety podjeżdżają pod sam szlaban, szlaban nadal opuszczony. Pan Kazimierz powiedział, że wtedy zwątpił, naprawdę. Dopadł go paraliż, strach i nie wiedział co zrobić, ale mocno uderzył go w kark, chyba pan Stanisław i mówi: Kaziu, ratuj, wymyśl coś. On wtedy zebrał się w sobie, wyskoczył z samochodu. Żołnierz, który był przy bramie, zobaczył, że jest to oficer i on perfekcyjnym niemieckim no po prostu zrypał tego gościa, który stał na bramie przy tym szlabanie, powiedział: w tej chwili to otwórz, bo jak nie, to pożałujesz. No ja to mówię takimi bardzo delikatnymi słowami. Strażnik oczywiście bardzo się przestraszył, podnosi szlaban, wyjeżdżają. Pan Kazimierz opisuje to uczucie, w którym pierwszy raz czują wolność, tą niesamowitą euforię i tą radość, która w nich jest, wiedzieli, że to dopiero początek, że tak naprawdę jeszcze nie uciekli, że to nie, jeszcze ta historia się nie skończyła, ale już czuli ogromną satysfakcję, że udało im się to osiągnąć. Cała ucieczka jest dość długa, samochód psuje im się po kilkuset kilometrach, nawet chyba nie kilkuset, po stu kilkudziesięciu kilometrach, resztę trasy pokonują pieszo, uciekają na południe, do Tatr, potem wzdłuż Karpat, pan Kazimierz ucieka na Ukrainę. Z Ukrainy wraca do Polski, potem wstępuje do AK i do końca wojny właśnie walczy w AK. Po wojnie po raz kolejny los się do niego nie uśmiecha, ponieważ za walkę w AK, za to, że nie ujawnił się tak jak władze komunistyczne wymagały, jako były żołnierz AK, zostaje skazany na 10 lat. Jak opowiada, oczywiście była u niego służba bezpieczeństwa, podrzucili mu broń, za to właśnie został skazany, za nieujawnienie niby broni, która została mu podrzucona, i za to, że był żołnierzem AK, na 10 lat. 10 kolejnych lat spędza w więzieniu i poza tą pozytywnym tym aspektem samej ucieczki, pozytywna historia pana Kazimierza zaczyna się dopiero w tym momencie. On sam wspomina, że prawdziwe życie rozpoczął po 70, po roku 89, kiedy Polska odzyskała niepodległość i on mógł zacząć robić to, o czym zawsze marzył. On zawsze marzył o wolności, zawsze marzył o podróżach. Udaje mu się od 70, uwaga, odwiedzić ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach. Niezwykły człowiek, którego historia zakończyła się 15 grudnia ubiegłego roku. Pan Kazimierz zmarł w wieku 98 lat. Tak jak mówiłem, historia jest niesamowita. Ciężko w to uwierzyć, przyznajcie. Naprawdę ciężko w to uwierzyć, ile trzeba mieć wiary, ile trzeba mieć samozaparcia, ile trzeba mieć odwagi, niesamowitej odwagi, żeby taki plan wymyślić i taki plan zrealizować. Inni więźniowie, którzy przeżyli Auschwitz, którzy relacjonują i pamiętają dobrze, ponieważ to się odbiło ogromnym echem. To się odbiło, ta ucieczka była niesamowita. Zaraz po tym, jak oni uciekli, oczywiście postawione zostało całe Gestapo, cała Straż Graniczna, cała Policja Kryminalna niemiecka w stan gotowości. Zostały rozesłane depesze o ich rysopisach. Nikt z nich nie został złapany. Wszyscy przeżyli, że tak powiem, tą łapankę, ich losy były różne, już nie będę się na ten temat rozwodził, najlepiej, powiem wam, pan Kazimierz skończył tak naprawdę i najdłużej przeżył. A inni więźniowie relacjonowali, że tak jak się pan Kazimierz spodziewał, to im dodało wiary, to im dodało nadziei, podniosło morale i wielu tak naprawdę więźniom ta historia pomogła przetrwać. I tak powiem wam serio, że dla mnie to też jest niezwykła inspiracja i od tego czasu za każdym razem, kiedy mam jakiś mniejszy lub większy problem, przestaję myśleć o tym jako problemie. Naprawdę. Jeżeli ktoś jest w stanie w taki sposób sobie poradzić i pomimo praktycznie zerowych szans na realizację udaje mu się taki plan zrealizować, to znaczy, że tak jak pan Kazimierz sam mówi w tym wywiadzie, trzeba wierzyć, trzeba ufać i trzeba marzyć. A jeżeli tylko bardzo się będzie chciało, bardzo się będzie ciężko pracować, to na pewno uda się to zrealizować i tego wam wszystkim życzę, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta historia spodobała się wam tak bardzo jak i mi, że tak samo była niezwykła dla was jak i dla mnie. Jeżeli macie jakieś inne historie, które chcielibyście, żebym przedstawił, o których chcielibyście, żebym opowiedział, śmiało piszcie, śmiało podsyłajcie linki albo teksty, ja z wielką chęcią się z nimi zapoznam i być może przygotuję takie odcinki. Jeżeli ten wam się spodobał, jeżeli sam pomysł wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, nie zapomnijcie subskrybować, nie zapomnijcie wpisać też jakiś ciekawy komentarz, a ja już odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony Miniu.